Także trochę muzyki, proszę Państwa, w naszym radiu Tok FM. Euroconcita Barbie Baby Langström Extra. Proszę być z nami, proszę być z nami. Radio Concita u nas po prostu o wszystkim z psychologicznego punktu widzenia, bo ludzie może to nie rozumieją, że warto mieć w sobie dobroć, to po pierwsze, a po drugie dobrą psychologię, żeby sobie to jakoś ułożyć i żeby człowiek cieszył się, bo niektórzy cieszą się, że zarobią 150 zł dziennie, 300, 400, pół miliona dziennie na handlu, to więc kumoszka gada z kumoszką i tak dalej, czyli jeden z drugim na tej samej linii, na tej samej fali. Ale może człowieku coś się rozwinie po jakimś czasie. Na południową medytację. Także proszę Państwa, są różni ludzie i u ludzi różnie przebiega proces duchowy. Proces duchowy, proces uduchowienia. Czyli czy my dajemy się uduchawiać, uduchowić? Także proszę Państwa, no kiedyś ja nawet o sobie mogę powiedzieć, że nigdy mnie nie interesowały tematy języka pięknego, wysławiania się, pięknej mowy. W sensie, no jak jesteśmy tu w Polsce, to powiemy, że języka polskiego. Ale po tym to może się zmienić. Człowiek kiedyś właśnie tak myślał, że och, ta nasza polonistka Masłowska była taka, bardzo ładnie mówiła, taka może jakaś stara panna, miała jakąś plamkę na marynarce. No to więc sobie myślę, że kobieta tak bardzo przeżywa i jest pod natchnieniem, że ona może tego, tej plamki nie widzi. Taka pani Masłowska była. Była, że Janek Witek się strasznie zdziwił, że Masłowska. Ja mówię, słuchaj, o tym nazwisku Masłowska to może być bardzo dużo osób. Ale mnie uczyła pani Masłowska, uczyła pani Głowiak. Te wcześniejsze polonistki to nawet nie ma co tutaj gadać, nie ma co wymieniać. Ale chodzi tutaj o przemiany, no to przemiany. Jak dziecko ma 15, 17, 18, 19 lat i więcej, te przemiany zachodzą. Także mnie wcześniej jako tę osobę, która widziała, obserwowała zmieniający się świat, a że to były podróże w kosmos, pierwsze podróże w kosmos, technika, elektronika strasznie poszły do góry. No to teraz jak wszedł, proszę Państwa, komputer, a potem internet, to jeszcze kolejne nastąpiły przeobrażenia. Także proszę Państwa, proszę być z nami. Przeobrażenia. O jakie przeobrażenia tutaj chodzi? Może są też tacy ludzie, którzy chcieli doświadczyć wszystkiego, że mogli, że byli w stanie pochłonąć jakby wszystko, że to co od dziecka, to co w dziecku się zapisało, to być może potem jeszcze było, człowiek to pielęgnował, to się rozwijało, potem dochodziły inne rzeczy, ale ja, proszę Państwa, umiałam dostrzec piękno języka polskiego w sensie takim, że byłam bardzo restrykcyjna, ścisła, że u mnie to dzwonili do mnie jak do informacji wyrazowej. Przeszłam przez taki okres, kiedy dla mnie było bardzo istotne i ważne, jak się pisze, jak się mówi. A potem wyszłam w taką fazę puryzmu. Dlatego też to, co my tutaj Państwu pokazujemy też w sensie takim, nasze Radio Tok FM, Euroconcita, Barbie Baby, Langström Extra ma też charakter puryzmu. Proszę Państwa, w ogóle jest numer do informacji wyrazowej. Proszę telefonować, proszę dzwonić. Do informacji wyrazowej. No tak jak mówię, do mnie dzwonili, ze mną dyskutowali, rozmawiali, a zresztą jak ja prowadziłam teokratyczną szkołę służby kaznodziejskiej, to przecież i pomagałam ludziom w przygotowywaniu przemówień ćwiczebnych, ażeby tak stanąć przed grupą dużą.
burzą przed całym zborem, przed ośrodkiem, a nie daj Boże jeszcze na kongresie, no to przecież te osoby same mnie prosiły, żeby przećwiczyć po kilka razy, czy to dobrze ja mówię, czy to dobrze ja mówię, zwłaszcza, że tam jeszcze dochodziły inne cechy, 22 cechy opisane dokładnie w poradniku dla Teokratycznej Szkoły Służby Kaznodziejskiej. Także tych cech to 22, ale jasno i zrozumiale, styl konwersacyjny, jasna i poprawna wymowa. Po dwie cechy były, po dwie. Jasno i zrozumiale, na przykład wstęp wzbudził zainteresowanie, albo wstęp wzbudził zainteresowanie, jasno i zrozumiale, te dwie pierwsze cechy. Także, proszę Państwa, każdy mówca w szkole teokratycznej przechodził przez te wszystkie cechy i niektóre cechy, no nie można było tak iść całkiem do przodu. Jeżeli coś było do poprawienia, to Boże, trzeba było to poprawić. A jeżeli było dobrze, to idziemy do przodu. I przez te wszystkie 22 cechy, jak się przeszło, to było już bardzo dobrze. Także poprawna wymowa, styl konwersacyjny, tam wszystko było. Wszystko było, proszę Państwa. Że człowiek, który jako zainteresowany też może zapisać się do Teokratycznej Szkoły Służby Kaznodziejskiej. Człowiek jest wytrawnym mówcą, rasowym mówcą i może zagiąć każdego ze względu na tematykę, a może wzbudzić podziw, zainteresowanie ze względu na logikę wypowiedzi, sposób przedstawiania wiadomości. Czego nie ma tutaj w Polsce, a teraz proszę Państwa, tak się wszystko zjechało, bo nigdy poprawnie nie było wcześniej. A my tutaj mówimy o takich przeobrażeniach, że człowiek jest w jakimś okresie życia bardzo dokładny, perfekcyjny i nie chce, żeby jakikolwiek wkradł się błąd. Ale, jeżeli człowiek przez to przeszedł, zauważył, że jeszcze są inne opcje. Dlatego też u nas są opcje wszystkie, proszę Państwa. I gdybyśmy nie mieli takiej orientacji, że obrócę okiem dookoła głowy, że zastanowię się, pomyślę jeszcze o czymś innym, to byśmy nie doszli do innych jeszcze aspektów, ale że my mamy oczy dookoła głowy, które nam się obracają, umiemy też zauważyć to i owo, jesteśmy też w pewnym sensie kosmopolitami, proszę Państwa. Jest jeszcze cały szereg innych słów bardzo ciekawych, które świadczą o takim inteligentnym synkretyzmie, że człowiek w sobie to ma, bo potrafi łączyć, bo człowiek umie łączyć różne rzeczy w sobie. To może się rozwijać, to może rosnąć w człowieku. Niestety, proszę Państwa, z przykrością musimy powiedzieć, że wielu dziennikarzy i w radiu, i w telewizji mówi bardzo źle po polsku, niestety. Szczególnie, proszę Państwa, braki widoczne są w akcentach. No to więc, jeżeli mówimy matematyka, to nie możemy mówić matematyka. Jeżeli mówimy polityka, to nie możemy mówić polityka. Bo akcent kładzie się na trzeciej sylabie od końca, na trzecią, tak. Dajesz akcent. Jezus tak wołał. I na trzeciej ten, dajesz akcent. Wierzy, wierzy, można mówić i tak, mnie, i tak. Ale tego, nigdy na posła. Drugą, nigdy na czwartą. A polityka, polityka, widzi, matematyka tego, to tak posłał. Mówią zwykle. O czym to świadczy? O języku świat, ulicznym. Świadczy to o tym, że taki człowiek nie to, że jest niedoszkolony, niewyszkolony, ale gra na dwie mówię, strony, że za pięć zachowa, minut, że za plecami, to może mówić również. Również nie krwa, 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 krwa. Czyli oczywiście ale ludzie udają, ludzie nauczyli się udawać. To lepiej, żeby byli szczerzy. A szczerość to jest prostolinijność, jednolitość, jednostronność, szczerość, szczerość, prawdziwość wypowiedzi, lojalność względem zasad, moralitę. Lojalność względem prawdy, no ale te prawdy to trzeba by było poznać, jest Pisma Świętego, prawda? Co ten Pan Bóg chciał nam przekazać
że przykazanie informacje, jest życiem wiecznym. No to przykazanie Kościół katolicki bardzo zawiódł, jeżeli tak, chodzi o przykazania, bo u nas główna tematyka słowo w naszym radiu to FM Eurokoncita, Barbie Baby, Langstrom Extra jest tak. Zawsze i jest wszędzie. Usuwanie świętości. To macie Państwo przed sobą. Poza tym w slajdach, na zdjęciach widać dokładnie i perfekcyjnie każde z tych przykazań i całą historię pokazujemy, przekazujemy, dlaczego doszło w ogóle do usunięcia drugiego przykazania. A jakie jest drugie przykazanie, to myślę, że Państwo, jak macie smartfony, tablety i cuda niewidy i w ogóle internet, możecie dojść, że drugie przykazanie jest bardzo specyficzne. Jak to się w ogóle diabłu udało, żeby tak ludziom mącąc w głowach usunąć z ich umysłów to przykazanie, które mówi: nie będziesz czynił obrazu rytego, nie będziesz się kłaniał bałwanom, bo to w sumie taka główna jest wymowa. Jak doszło do tego, proszę Państwa, że usunięto drugie przykazanie? Majstersztyk szatana diabła jest to. Majstersztyk. Potem, jak doszło albo i wcześniej do usunięcia imienia Bożego Jahwe, które w Biblii kupimy, jest 6000 razy. To jeżeli przekonać, to imię Boże, Jahwe, jest 6000 razy w Biblii, aż 6000 razy, to znaczy, że ono było ważne, wartościowe. No właśnie. Także proszę Państwa, proszę być z nami, gdy nadaje nasze radio. To KFM, Eurokoncita, Barbie Baby, Langstrom Extra. Jesteśmy w stanie dojść do tego wszystkiego w interesie naszej duchowości, w interesie naszego uduchowienia. Proszę Państwa, właśnie, jeżeli mówimy tutaj o procesie ewolucyjnym sposobu myślenia naszego, że może kiedyś, no, jako dziecko zauważyliśmy, że zaczął działać wzmacniacz. Dobrze, zrobiłam urządzenie iluminofoniczne, ja sama. Własnymi rękami, proszę Państwa, że na niskie tony, gdy była dyskoteka, reagował kolor czerwony, czyli że włączał się kolor czerwony. Proszę Państwa, na wysokie tony żółty, na średnie zielony i tak dalej, i tak dalej. Takie piski 16000 kHz, proszę Państwa, piski takie 17000, to już jest... Są to górne do 20, górne pułapy możliwości głośników. No dobrze, zrobiłyśmy to, działało. Wszystko u mnie działało. Ja sobie robiłam wzmacniacze, proszę Państwa. Cuda niewidy, miałam pełno tranzystorów, transformatorów, no ale to już większe kalosze, transformatorów, diody półprzewodniki, oporniki, kondensatory elektrolityczne i inne. Proszę Państwa, i u mnie ten proces takiej przemiany, no powoli, nie powoli przebiegał, no tak jak człowiek żyje mniej więcej. Nie chcę też powiedzieć, że już jestem nad grobem, że przede mną jest jeszcze bardzo dużo przecież, ale zaczęło mnie interesować przez czytanie Słowa Bożego, przez opowiadanie Słowa Bożego, po prostu głoszenie tutaj w Warszawie, na Mazowszu. Przecież nie jesteśmy w Szczecinie, ani w Krakowie, ani w Poznaniu, ani w Gdańsku, ani w Białymstoku. Nie jesteśmy tu i tutaj nie ma ludzi prawosławnych, bo gdyby byli ludzie prawosławni, to byśmy może tam weszli do tej cerkwi i dali się uduchowić ze względu na piękną, przepiękną, wspaniałą atmosferę modlenia. Oni naprawdę wspaniale się modlą, pięknie się modlą, a ten, kto śpiewa, podwójnie się modli. Może byśmy coś we Wrocławiu znaleźli ciekawego, może byśmy coś w Poznaniu, w Lublinie, w każdym, no w Lubelskiem, to tam dużo, dużo klechów jest, to tam jest katolicki Uniwersytet Lubelski. Ja nawet byłam, proszę Państwa, jako uczennica, jako członek katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ba! Nawet byłam na Akademii Teologii Katolickiej, całe pół roku. Akademia Teologii Katolickiej, też ani grosza im nie zapłaciłam, ale byłam całe pół roku. Proszę Państwa, no ale dlaczego byłam całe pół roku, a nie całe pięć lat? Proszę Państwa, jeżeli ja czytam Biblię i
badam Pismo Święte i jeżeli bym się tak uczyła przez 5 lat rzeczy, które dotykają nauki o nieśmiertelności duszy, która przecież jest pierwszym kłamstwem szatana, Trójcy, różnych by to dotyczyło też bóstwa Chrystusa, bóstwa Marii, dotyczyłoby to też różnych praktyk i zwyczajów, które się Bogu nie podobają. To bym zrobiła z siebie śmietnik taki, bo bym powiedziała na tak rzeczom, w które nie wierzę i z którymi przecież nie zgadzam się, ale byłam tu. Jako ta osoba tolerancyjna, jako ta osoba, która jak chodziła prawie 30 lat od domu do domu, ja wcale nigdzie od nikogo nie uciekłam od Świadków Jehowy. Nie. Proszę Państwa, byłam tolerancyjna, tak o sobie myślę. I tym bardziej właśnie dlatego, że spotkałam różnych ludzi, to więc jak się idzie i się głosi, to też musi się wysłuchać, co ludzie mają do powiedzenia, a samo to, że oni umawiali się z nami na następny raz, samo to, że ja prowadziłam po 17, po 20 parę studiów biblijnych, czyli że to były takie osoby, do których przychodziło się raz w tygodniu, a czasem niektórzy byli i tacy, którzy życzyli, aby do nich przychodzić 2 razy. Byli tacy. Nawet i tacy pani Ryniewicz, Ewunia tu na Igańskiej, to i obiady chciała nam gotować. Ja mówię, kochanie, siostry, takie są gościnne i bracia, że ja tutaj nigdy głodna nie będę, bo jak siedziałam na tym terenie, to ciągle gdzieś byłam. Ciągle jak nie w pracy od domu do domu, to siedziałam na tych biblijnych czytałyśmy, studiowałyśmy razem Słowo Boże, pomagałyśmy ludziom zrozumieć Pismo Święte, proszę Państwa. Że ja nie miałam czasu mieszkać jakby, a mieszkałam tutaj u ludzi w domach. I teraz jak patrzymy, że są budowy w Warszawie, 6 tysięcy za metr kwadratowy, to 7 tysięcy za metr kwadratowy, to jak ja wspomnę swoje czasy, że ja głoszę, nie mam czasu na dom, proszę Państwa, no to po co to kupować? Tak dużo płacić, ludzie frankowicze nie mogą się wypłacić, prawda? Nie mogą, dlaczego? Zrobili błąd, że koniecznie chcieli mieć na własność to, koniecznie chcieli mieć na własność tamto. Jeszcze. Także proszę Państwa, nie można tak. Na początek Watykan, gdy nadaje nasze radio. Może w ogóle to kefemy w Rokoncita Barbie Baby Langstrom Extra. To kefemy w Rokoncita Barbie Baby Langstrom Extra. Także widzicie Państwo, proces przemiany duchowej następuje u każdego i musimy patrzeć, musimy pilnować, żeby gdzieś nas diabeł nie zwiódł, bo możemy być tu, możemy być tam, możemy się popatrzeć, możemy uciec, pójść dalej i gra, prawda? No, ale żebyśmy nie dali się gdzie w co złego wciągnąć, gdy nadaje nasze radio. To kefem Eurokoncita Barbie Baby Langstrom Extra. To kefem Eurokoncita Barbie Baby Langstrom Extra. Także proszę być z nami, proszę czytać Biblię, kupić sobie Biblię i być z nami, będziemy tutaj podawać wersety. Będziemy tutaj wspólnie czytać wersety. Zapraszamy Państwa serdecznie. No i że te. Buziaczki przesyłamy buziaczki. A że. Proszę jeść kaczki. Że co? Aż po ostateczną noc Maryi, kiedy jej syn został przybity do drzewa krzyża. Do drzewa. Jezus umarł na drzewie. Wacław Korabiewicz w książce Śladami Amuletu pisze, że słowo krzyżować właściwie powinno oznaczać rozciągnięcie na palu. Krzyżować, czyli rozciągać na palu. Krzyżować. Absolutnie nie miało to nigdy żadnego związku ze dwoma belkami skrzyżowanymi pod jakimkolwiek kątem.
Józefem, Wacław Korabiewicz, śladami amuletu. Proszę Państwa, jest książka z Jestek książki, jest czy nie jest, śladami klątwy. Tych profesorów to było czterech. Jak byłam w muzeum, proszę Państwa, etnograficznym, to najlepsza wystawa i całkiem za darmo w muzeum etnograficznym. Te dewotki z muzeum etnograficznego może były wściekłe na mnie, że ja przyszłam i zrobiłam setki i tysiące zdjęć wtedy, kiedy wystawa była na temat Wacława Korabiewicza. Bo ja pamiętam, że kiedyś miałam książkę za 100 zł właśnie o tej tematyce i o tym tytule śladami amuletu. Wacław Korabiewicz. Otóż, Wacław Korabiewicz był w Egipcie przez 15 lat. Badał ten temat i doszedł do wniosku, że słowo krzyżować nie oznacza ukrzyżować na dwóch belkach skrzyżowanych pod kątem prostym czy pod jakim innym kątem. To był pionowy słup lub pal. Księga Ezdrasza 6,11 czytaj. Ktokolwiek przekroczy to zarządzenie, z jego domu zostanie wyrwana belka, na którą zostanie wbity, a on, ten dom, zostanie zamieniony w kupę gruzu. Proszę się wczytać, jaka była mentalność u Żydów. Żyd nie znał żadnego krzyża i to nie dlatego, że oni zabili Jezusa, bo tutaj niektórzy myślą, że Żydzi unikają tematu Jezusa Chrystusa, bo oni zabili Jezusa Chrystusa. Tak, to prawda. I tutaj pewna kobieta w internecie szalała, mówiąc, że Żydzi wcale nie zabili Jezusa Chrystusa. Ja mówię, kobieto, Jezus sam w ogóle był Żydem. To jakże by nie mogli go zabić Żydzi, skoro Żydzi zabili Żyda? I ona już nie odpowiadała, już się nie odzywała. Dziś na także proszę Państwa, buzie w kubę i nie bulgotać. Jak nie wiesz, to się nie wypowiadaj. No, to są wszystko dodatki naleciałości z pogaństwa, nauki i praktyki i zwyczaje, które się Bogu nie podobają. Są wszystko to pogańskie naleciałości. Czemu o tym nie wiesz? A dlatego, że za dużo się uczysz. Za dużo uczysz się innych rzeczy. A diabłu przecież zależy, żeby pobudować uniwersytety i ludzi kształcić w takim kierunku, żeby zapędzić aż ślepy zaułek. A ponieważ diabeł tkwi w szczegółach, to on każdy zakątek sutanny, uzakonnika zna. Tam pod sutanną, tam za guzikiem, tam wszędzie mieszka diabeł. Także on ma to rozpracowane jako profesor, który ma 6000 lat. Dobrze wie on, co on robi, że ludzi zwodzi. I dlatego też to, co my mówiłyśmy o wyrzucaniu Pisma Świętego tutaj w Warszawie, gdy jesteśmy na Mazowszu nad Wisłą. Niech nas zamordują, niech nas zniszczą, niech nas spalą, ale my mówimy prawdę, że wyrzucają do śmietnika, na bruk, na ziemię, na glebę, na piach, na błoto, bo i deszcz padał, na krzaku leżało, na drzewie, pod drzewem, w śmietniku, pod śmietnikiem, na śmietniczce. Chrześcijańskie pisma greckie gedonici rozdawali. Proszę Państwa, gdy w Pałacu Kultury Stalina i Lenina były międzynarodowe targi książek, ludzie się okupili, a że ci, którzy bogatsi, a jeszcze ci, którzy nakradli pieniędzy więcej mieli, to mieli na co wydawać. I myślą, że już Pana Boga mają tutaj w kieszeni, diabła złapali za ogon i sami będą się tu rządzić, ale diabeł, on nie taki głupi. Szatan, diabeł potrafi udać, że go nie ma. I nawet mniemanie szczepił takie, że jest bardzo dużo ludzi, którzy wiedzą, którzy myślą, że diabła nie ma. Mało tego, szatan diabeł, tutaj Lidce tłumaczyłam też w tych takich bardzo wolnych już wypowiedziach radia. No to kafemę, no Conchita Barbie, Baby Langstrom Extra. Tutaj w tych wolnych wypowiedziach zauważysz, że diabeł nawet podszywa się pod zmarłych. Potrafi udać zmarłego, że żonie umarł mąż. I diabeł się pod niego podszył i ona miała widzenie we śnie męża. Zobaczyła go i ona, ojej, widziałam męża. Tam w życiu pozagrobowym jest coś. Musi tam coś być.
I napisali książkę Życie po życiu i różne rzeczy, i różne śmieci, różne rzeczy. Ludzie kupują i czytają, a Biblię do śmietnika. Najlepiej to zrobił Sawa, metropolita Polski. Także wszystko, proszę Państwa, koloru żółtego, cerkwi, korona zielona, nie, żółta, złota. Proszę, Sawa, jak był Harry Potter, to Sawa powiedział, to co, wy nie macie co czytać? Wy nie macie co czytać? Ewangelia. Nie macie lektury? Nie czytać, proszę, Harry'ego Pottera, bo Harry Potter naszpikowany jest demonizmem. I tutaj takie książeczki w cerkwi Świętej Marii Magdaleny na Pradze Północ, tu gdzie w Warszawie jesteśmy, wydana była taka broszura. I tę broszurę trzeba było czytać. I bardzo dobrze. Prawdziwie błogosławieni. Także tu śpiewają tę taką pieśń, taką piosenkę. My nie będziemy się upajać piękną melodią, papieżem, pięknymi słowami. No bo to są różne aspekty różnych religii. Jeszcze jakbym zaczęła badać tutaj Arabów, tutaj też Litka nam przynosiła nam różne książki na temat Arabów, to znaczy islamu. Ja sama byłam w Białymstoku, było spotkanie na temat islamu, byłam w Warszawie. No też byłam na pewno kilka razy i wernisaże przecież były o tematyce islamu, religia arabska, synkretyzm, łączenie, spotkania, ekumene de. Ekumeniczne spotkanie, najbardziej mi odpowiadają tutaj u tych metodystów. Tutaj nasi bracia Świadkowie Jehowy też troszeczkę tych metodystów, nie to, że skrytykowali, tylko opisali, że powstali bardzo wcześnie, bo już w II wieku naszej ery. Nie wiem, czy ty to wiedziałeś, ale właśnie ja to wiem. Także proszę Państwa, proszę być z nami, proszę do nas dzwonić, będziemy podawać wersety biblijne. No i telefony, abyście mogli Państwo z nami się kontaktować. Nasze sekretarki Zeringer odpowiadają, komunikują się, będziecie mogli rozmawiać. Nie ma sprawy, nie ma sprawy, gdy nadaje nasze radio. Etok FM, Euro Concita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. Już jest dobrze, kochani, już jest dobrze. Światło. Nikt nie zapala światła i nie stawia go w ukryciu, ani pod korcem, lecz na świeczniku. To znaczy, gdzie Biblia ma być? Na wierzchu. Słowo Boże jest lampą, bo tutaj oni wpadli w taki szał i zaczęli mówić, że rzymsko-łacińskie kościoły są światłem, są lampą. No to ja bym chyba się przewróciła, ale Słowo Boże to na pewno jest. Słowo Boże to jest na pewno. Proszę uważać na różne manipulacje, na różne kłamstwa, bo tutaj przedwczoraj też ksiądz Rydzyk mówił odnośnie jednego człowieka i kilku może też ludzi, że proszę Pana, proszę nie kłamać. Mówił o Kukizie, że Kościół katolicki jest utrzymywany przez państwo polskie, że państwo polskie płaci ogromne pieniądze na Kościół rzymskokatolicki. A niestety, Radio Maryja, chodziło o Radio Maryja, że Radio Maryja, ojciec Rydzyk mówi, utrzymuje się samo. No i może ma rację.